Parę kilometrów przez łąki i pola sejnej szczyzny ciągnęła się trasa przełajowa, przemierzana przez kierowcę stareńkiego rolniczego ciągnika. Nie byłoby w tym niczego szczególnego, gdyby nie fakt, że za tym, że traktorem po tych samych polach i łąkach mknął policyjny pościg. Żartobliwie rzecz ujmując, kierowca bombowca nie reagował na wezwania mundurowego i jakby było mało, zjechał z drogi i kontynuował swój rajd po mniej przyjaznych dla radiowozu nawierzchniach. Ostatecznie 51-latek Porzucił traktor i podjął pieszą ucieczkę. W tej ze ścigającym go policjantem nie miał szans. Kuriozalna historia w swym finale wyjawia przyczyny determinacji rolnika. Okazało się bowiem, że jego organizm zawierał niemal 2 promile alkoholu, a kartoteka świeże wyjście z zakładu karnego na okres próbny. Uciekinier, jak się okazało, ma na swym koncie również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów silnikowych. Za jego ostatnie złamanie grozi mu pięcioletnia odsiadka.